Cześć wszystkim! Zobaczcie, jak zainstalować system operacyjny Hyper-V Server 2019, jak go skonfigurować i jak utworzyć maszynę wirtualną, jak odzyskać utracone dane z fizycznego dysku serwera Hyper-V, dysku maszyny wirtualnej oraz jak przekonwertować wirtualny dynamiczny dysk twardy na stały dysk twardy. Ale przed tym, jak zaczniemy, proszę kliknąć łapkę w górę. Jeśli chcecie odzyskać usunięte dane, wyświetlić lub przywrócić wyczyszczoną historię przeglądarki internetowej, Hetman Software pomoże Wam w tym. Kliknijcie na link zapisu, pobierzcie i zainstalujcie potrzebny program, bezpłatnie uruchomcie analizę dysku. Programy te wyświetlają dane dostępne do odzyskiwania i można je przeglądać oraz zwracać. Na naszym kanale i na naszym blogu znajdziecie rozwiązanie każdego problemu, począwszy od instalacji systemu, jego konfiguracji i korekty pojawiających się problemów i błędów, a skończywszy na optymizacji urządzeń mobilnych. Nasi specjaliści chętnie odpowiedzą na Wasze pytania w komentarzach do klipów lub artykułów. Hyper-V Server 2019 to darmowy produkt firmy Microsoft do wirtualizacji sprzętu, który umożliwia tworzenie i uruchamianie maszyn wirtualnych. Każdy z nich będzie działał jak pełnoprawny komputer z systemem operacyjnym i programami. Za pomocą Hyper-V można utworzyć wiele maszyn wirtualnych z różnymi systemami operacyjnymi na fizycznym serwerze Windows. Zasoby sprzętowe i możliwości obliczeniowe hyperwizora pozwalają na odizolowanie systemu operacyjnego gościa maszyny wirtualnej od systemu operacyjnego serwera, co umożliwia jej płynne działanie. Istnieją dwie różne wersje Hyper-V. Hyper-V Server, który jest samodzielnym serwerem zawierającym tylko hyperwizor Windows, a Windows Server z Hyper-V to samodzielny serwer Windows z włączoną funkcją Hyper-V. Następnie pokażę, jak skonfigurować samodzielny serwer Hyper-V, zawierający tylko hyperwizor Windows. Instalacyjny obraz ISO Hyper-V Server 2019 można pobrać z oficjalnej strony Microsoftu. Aby pobrać obraz, musicie zalogować się na swoje konto, a następnie link do pobrania obrazu ISO będzie dostępny. Musicie wypełnić te pola, aby rozpocząć pobieranie. Przy wyborze wersji zalecałabym skorzystanie z wersji angielskiej. Uprości to dalszą konfigurację, pozwoli uniknąć błędów i ułatwia rozwiązywanie przyszłych problemów. Po zakończeniu rozruchu należy utworzyć ratunkowy nośnik startowy i uruchomić komputer z obrazu przy użyciu dowolnej innej dostępnej metody. Instalacja odbywa się w standardowy sposób. Jest podobna do instalacji Windows 10. Wystarczy postępować zgodnie z instrukcjami instalatora. W procesie instalacji Hyper-V nie ma nic szczególnego. Po zakończeniu procesu instalacji system wyświetli monitor o zmianie hasła administratora. W prowadzeniu danych otworzy się konsola hyperwizora. Hyper-V Server nie posiada typowego interfejsu graficznego Windows. Będziecie musiały skonfigurować większość ustawień za pomocą wiersza poleceń. Do konfiguracji dostępne są dwa okna: domyślny wiersz poleceń oraz okno. Wstępną konfigurację systemu przeprowadzę za pomocą standardowej konsoli zarządzania. Pierwsza pozycja menu umożliwia dołączenie serwera do domeny lub grupy roboczej. Następnie zmieniamy nazwę serwera. Lepiej jest podać sensowną i krótką nazwę, gdyż nieraz będzie ona używana w procesie konfiguracji. Zgoda na ponowne uruchamianie. Kolejny punkt pozwala na dodanie jeszcze jednego administratora. Najpierw należy podać nazwę, a następnie hasło.
Kolejną ważną opcją jest aktualizacja zdalnego dostępu do tego komputera. Pozwoli to na zarządzanie nim poprzez Server Manager, MMS i PowerShell, połączenie poprzez RDP, sprawdzenie jego dostępności poprzez ping itd. Piątym punktem jest konfigurowanie centrum aktualizacji systemu Windows. Szósty punkt, można sprawdzić i zainstalować dostępne aktualizacje. Siedem, kolejnym ważnym ustawieniem jest łączenie dostępną RDP. Wprowadźcie E dla Enable i 2 dla All. Następnym elementem do skonfigurowania są ustawienia sieciowe. Aby wybrać żądany adapter, wprowadźcie jego numer seryjny, w moim przypadku jest to 3. Następnie 1 nadajemy mu statyczny adres IPS. Wpisujemy IP, maskę pod sieci i bramę domyślną. Następnie 2, przypisać DNS. Po zakończeniu konfiguracji wprowadźcie 4, aby powrócić do głównego menu. Ustawcie datę i godzinę. I 10. pozycja to ustawienie telemetrii. Hyper-V nie ma możliwości łączenia go, więc wybrałam opcję Security 1. W tym momencie wstępna konfiguracja została zakończona. Teraz musimy tylko skonfigurować łączność. Aby zarządzać serwerem za pomocą Hyper-V Manager, potrzebny jest komputer z systemem Windows 10. Aby nawiązywać połączenie z serwerem, musi on być dostępny przez nazwę hosta. W tym celu na komputerze klienckim należy dokonać zmiany w pliku host. Wprowadźcie adres IP i nazwę serwera Hyper-V. Wpis będzie wyglądał tak. Jeżeli konto na komputerze klienckim jest inne niż konto administratora Hyper-V, należy zapisać dane uniemożliwiające używane do połączenia z hyperwizorem. Aby to zrobić na komputerze klienckim, uruchomcie wiersz poleceń jako administrator i wpiszcie następujące polecenie. W tym miejscu należy podać nazwę serwera, nazwę administratora i hasło. Domyślnie hyperwizor ma łączoną zaporę sieciową, która blokuje połączenie zewnętrzne. Będziecie musiały albo wyłączyć go całkowicie, wykonując następujące polecenie z linii poleceń serwera. Alternatywnie można ustawić wiele uprawnień do zdalnego zarządzania. W PowerShell należy wpisać następujące polecenie. Można go uruchomić z wiersza poleceń. Wprowadzamy PowerShell. A następnie wykonajcie polecenie. Po określeniu hosta i poświadczeniu dostępnym do Hyper-V należy sprawdzić, czy serwer jest pignowany po nazwie. Uruchomcie wiersz poleceń jako administrator na komputerze klienckim i wprowadźcie polecenie ping, a następnie nazwę serwera. Ping WHS 2019. Serwer jest pignowany. Kontynuujemy dalej. Uruchomcie PowerShell jako administrator i wykonajcie następujące polecenie.
Zgadzamy się? Yes. Za pomocą tego polecenia skonfigurowaliśmy usługę Windr do automatycznego uruchamiania oraz łączyliśmy reguły zdalnego zarządzania w naszym firewallu. Teraz musimy dodać serwer Hyper-V do listy zaufanych hostów za pomocą następującego polecenia. Nazwa serwera jest podawana na końcu. Kolejnym krokiem jest ustawienie uprawnień dla grupy anonimnego dostępu. Aby to zrobić, musimy uruchomić komponent Service, wpisując w linii poleceń. Przejdźcie do strony usługi dla komponentu Komputery, mój komputer. Kliknijcie prawym przyciskiem myszy na mój komputer i otwórzcie właściwości. Przejdźcie do zakładki zabezpieczenia COM. Tutaj kliknijcie Zmień ograniczenia uprawnień, przywińcie w dół i ustawcie uprawnienie dostępu zdalnego dla grupy. Logowanie anonimowe, ok. Teraz należy zainstalować Hyper-V Manager na Windows 10. Kliknijcie prawym przyciskiem myszy menu Start, aplikacje i funkcje, programy i funkcje, włączenie lub wyłączenie składników systemu Windows i odszukajcie Hyper-V na liście. Rozwincie i zaznaczcie pole obok Hyper-V Controls OK. Poczekajcie na zakończenie instalacji, a następnie połączcie się z serwerem zdalnym. Otwórzcie Start. Narzędzie administracyjne Hyper-V Manager. Connect to Server. W tym polu należy wpisać nazwę serwera Hyper-V. Po prawidłowej konfiguracji powinieneś się być w stanie podłączyć się z serwerem i zarządzać nim. Hyper-V zainstalowany. Wstępna konfiguracja połączenia zakończona. Teraz pozostaje tylko otworzyć maszynę wirtualną. Aby uzyskać więcej szczegółów na temat tworzenia maszyny wirtualnej w menedżerze Hyper-V, zobaczcie jeden z poprzednich filmików. Link będzie w opisie. Jeśli Wasz system operacyjny uległ awarii, jeśli Wasz dysk Hyper-V został przypadkowo sformatowany, jeśli Wasza maszyna wirtualna jest niedostępna itd., odzyskajcie dane, których potrzebujecie w dysku za pomocą Hetman Partition Recovery. Wyjmijcie dysk serwera Hyper-V i podłączcie go do maszyny z systemem Windows. Pobierzcie, zainstalujcie i uruchomcie program. Otwórzcie dysk i rozpocznijcie skanowanie. Jeśli system operacyjny Hyper-V ulegnie awarii, można odzyskać pliki maszyny wirtualnej z dysku. Domyślnie znajduje się one w następującej ścieżce. C. Użytkownicy, publiczne, dokumenty, wirtualne dyski twarde. Podświetlcie pliki, które chcecie i kliknijcie Odzyskaj. Określcie ścieżki, gdzie je zapisać i kliknijcie Odzyskaj ponownie. Po wykonywaniu pliki będą zlokalizowane w określonym folderze. Potem będziecie mogły podłączyć maszynę wirtualną i uruchomić ją. Podczas tworzenia maszyny wirtualnej za pomocą hyperwizora tworzony jest do pracy wirtualny dysk twardy typu dynamicznego. Ze względu na specyfikę budowy systemu plików i ciągłą defragmentyzację takich dysków, usunięte pliki są nadpisane i odzyskiwanie danych z takich obrazów dysków może się nie udać. Typ dysku można przekonwertować w ustawieniach maszyny wirtualnej Hyper-V w menedżerze. Zaznaczamy wybraną maszynę wirtualną i otwieramy ustawienia. W otwartym oknie po lewej stronie wybieramy dysk twardy i po prawej stronie okna klikamy Edytuj. Dalej, tutaj wybieramy Konwertuj i klikamy Dalej. Lepiej jej pozostawić format dysku bez zmian. W kolejnym kroku należy wybrać typ stały rozmiar. Dalej. Podczas konwersacji program nie zmieni głównego pliku wirtualnego dysku, tylko zapisze jej kopię o ustalonym już rozmiarze.
Określcie nazwę pliku i kliknijcie dalej. A następnie gotowie. Poczekajcie na zakończenie procesu zmiany dysku wirtualnego. Teraz należy sprawdzić, czy typ dysku uległ zmianie. Kliknijcie weryfikuj i w oknie, które się otworzy, zobaczymy, że nasz typ dysku pozostał zmieniony na stały. Teraz należy wczytać plik graficzny do naszego programu. Otwórzcie narzędzia, zakładkę montować dysk, podajcie ścieżki do pliku dysku stałego i kliknijcie otwórz. Zostanie on wyświetlony w menedżerze dysków. Teraz przeskanujcie go. I zaznaczcie niezbędne pliki i odzyskajcie je. Przywrócone pliki będą znajdować się w folderze na podanej ścieżce. I to jest wszystko. Mam nadzieję, że te wideo były dla Was przydatne. Nie zapomnijcie kliknąć łapkę w górę i subskrypcję naszego kanału. Zadawajcie swoje pytania w komentarzach pod filmem. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych materiałach.